Dzień dobry Państwu, drugie śniadanie Mellera, witam serdecznie. Jesteśmy nie po raz pierwszy, mam nadzieję nie ostatni, w Pinup Studio na Nowogrodzkiej w Warszawie. Zawsze podkreślam za ścianą PiS, gdyby ktoś z gości chciał, miał coś do załatwienia, służbowo bądź emocjonalnie. Ale nie jest tam łatwo wejść, tak jak tutaj. Ale tak, dzisiaj było spokojnie, tam nie widziałem jakoś policji za dużo. Mało było. Bo czasami jest sporo. Więc to przede wszystkim Pinup Studio. Po drugie, jak zawsze dziękuję wszystkim, którzy finansują powstawanie drugiego śniadania Mellera na YouTubie na zrzutce.pl, zrzutka.pl/śniadanie Mellera. Dziękuję Wam serdecznie. Zachęcam wszystkich, subskrybujcie, oglądajcie, udostępniajcie. A dzisiaj ze mną Katarzyna Wężyk, Adam Leszczyński, Wojciech Szacki, profesor Antoni Dudek. Dzień dobry. Witajcie serdecznie. Profesor Adam Leszczyński, żeby było symetrycznie. Kurczę, to jest problem polega na tym, że ja Adama Leszczyńskiego poznałem, kiedy nawet nie był magistrem, a nawet nie wiem, czy chyba licealistą jeszcze byłeś. Nie, byłem na studiach. Jak do Afryki jechaliście z kolegą? Tak, przyszliśmy się poradzić siebie, jak się, czy w Afryce da się coś zjeść. Tak. No i wyszedł żeby był człowiek, prawda? Tyle książek napisał. Tak, rozumiem, panie profesorze, ja, tak, profesor Adam Leszczyński, ale jednak to. Zawsze widzę tego Adama, sorry, zachowuje się jak jakaś ciocia na imprezie. No dochodzę w krótkich spodniach, więc. Tak, to potem uwiecznimy na zdjęciu. No dobrze, tematów ci u nas dzisiaj dostatek. A słuchajcie, chciałem zacząć właśnie. Czy chcielibyście powiedzieć coś a propos profesora Pawła Śpiewaka, który no, wie się o jego śmierci w sumie 71 lat. Zaskoczyła, mówiąc eufemistycznie. Znaczy, dla mnie to jest strasznie przykra wiadomość, dlatego że ja mam chyba w tym gronie, jestem jedyny, który ma wspólną książkę z Pawłem Śpiewakiem. Lata temu żeśmy taką książeczkę popełnili. I to było fascynujące doświadczenie, bo połączyło nas wydawnictwo. Myśmy się znali wcześniej, ale wydawnictwo sobie wymyśliło, że Dudek ze Śpiewakiem zrobił taki ilustrowany komentarz pierwszego dwudziestolecia III Rzeczpospolitej. Polegało to na tym, że my mieliśmy wybrać z ogromnej ilości zdjęć, mniej więcej 300, i opatrzyć je każde z tych zdjęć komentarzem. Jeden komentarz pisał Dudek, drugi pisał Śpiewak i to rzeczywiście było kapitalne, bo myśmy rzeczywiście spędzili wiele dni i godzin na przeglądaniu tysięcy zdjęć, żeby wybrać tych 300, które były jakimś komentarzem do wtedy to był rok 2009, do tego minionego dwudziestolecia i to było kapitalne doświadczenie, bo ja się z nikim nigdy tak sympatycznie nie spierałem jak z Pawłem Śpiewakiem. Znaczy, myśmy się oczywiście różnili w wielu sprawach zdaniem, natomiast on miał w sobie coś takiego nietypowego dla polskiego sporu, który się natychmiast robił bardzo agresywny, personalny, osobisty. On się potrafił spierać w sposób ciepły i tak go zapamiętam. Ja myślę, że on był ważny nie tylko jako autor, ale też nauczyciel i wychowawca dla całego pokolenia polskiej, takiej dużej grupy inteligencji, intelektualistów liberalnych. Nie dla mnie, to znaczy znałem go i bardzo szanowałem, ale też był niesłychanie inspirującą osobą dla tych ludzi. Oni go teraz wspominają, mówią, że jego seminaria, wykłady były czymś niesłychanie rozwijającym. No myślę, że to jest najlepszy komplement, jaki można usłyszeć. Jaki naukowiec może usłyszeć od swoich uczniów. Myślę, że on też był jednym naprawdę z nielicznych ludzi na polskiej scenie, mówię nie naukowiec, tylko politycznej. Bo tak, on był w którymś momencie, miał ten epizod, był politykiem Platformy, znaczy politykiem. No. 2 lata tak, w nawiasem tak. Chcę powiedzieć, że napisał chyba ostatni jego tekst, jaki się ukazał, to jest tekst w Polityce. To jest rodzaj jego testamentu i on tam pisze o tym swoim doświadczeniu właśnie dwuletnim bycia posłem i to jest, powiem ci tak, ja nie jestem tym zaskoczony, bo mi o tym później opowiadał, ale myślę, że każdy, kto chce zrozumieć polską politykę, powinien ten esej Śpiewaka przeczytać, bo on jest absolutnie kapitalny, to jest esej po prostu taki niezwykle syntetyczny i widać, że ja go traktuję jako rodzaj testamentu, tak to w tej chwili widzę. No ale właśnie chodzi o to, że jest jedną z nielicznych osób, które były jakby szanowane po różnych stronach polskiego sporu. To znaczy, bo to w ogóle wszystko, nic nie pasowało do niczego, jeszcze Żyd, podkreślający w tym momencie, no piszący religijne teksty w sumie do Tygodnika Powszechnego. Z drugiej strony, jak mówiliśmy, polityk Platformy, ale szanowany przez drugą stronę. I w sumie nieprzewidywalny w tym sensie, co jest w ogóle przekleństwem, wydaje mi się, polskiej. Chciałem od tego może zacząć. Przekleństwo polskiej sceny politycznej, że ja to czasami mówię, że ja mógłbym napisać teksty za 90% no trochę
kpie publicystów na przykład, bo jest absolutnie przewidywalne, wiadomo, co będzie napisane. A śpiewak, mi chodzi o to, że był w pewnym sensie nieprzewidywalny, bo nie wiadomo było, co powie, jak pomyśli, którędy pójdą te jego ścieżki myślowe. I jeżeli chcecie jeszcze dodać, proszę bardzo, ale chciałem zadać takie pytanie. W zasadzie, tylko tak, jedną rzecz przewidywalności, to że ja robię takie ćwiczenia ze studentami, że każę im po pewnym czasie, jak robimy zajęcia o publicystyce politycznej, aha, to każę im zgadywać, co kto napisze, to znaczy na jaki temat. I oni prawie zawsze trafiają, prawie zawsze trafiają. Czy dajesz im co tekst, każesz znaleźć autora? I temat taki, i teraz jakie będą przekazy dnia poszczególnych partii, co napiszą poszczególni publicyści, i oni naprawdę z dużym, więc to się da zrobić. To się da zrobić. No, taki generator można nawet w dużym stopniu. To chciałem was zapytać, tak ująć ten temat, to a propos tego, co rzekłem o śpiewaku. Co dzisiaj w tym niesamowicie spolaryzowanym społeczeństwie, a może nie spolaryzowanym, to wiecie inaczej, przy tej temperaturze sporu, co jest, co jeszcze teoretycznie może łączy. No tak jak na przykład, oczywiste się podkreśla, że na przykład PiS z Platformą mogą się zabijać, ale na przykład stosunek do wojny w Ukrainie w zasadzie akurat te dwa bloki łączy. No, pomijam Roberta Lewandowskiego i pogrzeby, tak? Co jeszcze? Jest coś? To może Wojtek nic nie mówił. Ja jeszcze nic nie mówiłem. Profesora Śpiewaka oczywiście znałem i ceniłem również za to, że był takim pomostem między tymi pokoleniami jeszcze starszych akademików Warszawskiej Szkoły Historyków Idei, a tym młodszym pokoleniem to było bardzo sympatyczne. A uciekam trochę od twojego pytania w stronę profesora Śpiewaka, bo prawdę mówiąc, tak na szybko poza wojną w Ukrainie, to nie przychodzi mi do głowy nic, a nawet ta wojna nie jest tak, że wszyscy mają ten sam pogląd i ten ostatni sukces Konfederacji sondażowej wskazuje na to, że ta liczba Polaków, którzy myślą inaczej, rośnie. To zaraz do tego dojdziemy. Kasia, ty chciałaś tutaj apropo? Co nas łączy? Wydaje mi się, że narzekanie na inflację. I to byłoby chyba jedyna rzecz, która ponad podziałami, jeśli usiądziemy przy tym stole świątecznym niedługo już z rodziną, z różnych, chociaż czy wciąż mamy rodzinę, z różnych opcji politycznych, czy już się pożegnaliśmy z taką wizją świat jakiś czas temu, no to będzie to na pewno raczej narzekanie na drożyznę, na to, ile mamy w portfelu, ile nam zostaje po zakupach. A faktycznie, co do tego, czy się wszyscy zgadzamy co do wojny w Ukrainie, no tutaj Konfederacja jest bardzo ciekawym przykładem, bo ona się pozycjonuje na tym wszystkim, na kontrze do wszystkiego, tak? Jeśli obie główne partie polityczne nawołują do szczepienia, to Konfederacja jest antyszczepionkowa. Jeśli obie główne partie polityczne plus Lewica są proukraińskie, no to Konfederacja nagle się okazuje, że... Znaczy, no nie tak nagle, ponieważ ci politycy są mocno jednak prorosyjscy, teraz trochę schowani. Uderzają w przyjmowanie Ukraińców, ale to też jest fantastyczne, lekka przerażające, jacy oni są pragmatyczni. Bo o ile antyszczepionki zażarły, więc dalej mamy takie w imię wolności szczepionkosceptyczne wypowiedzi tychże liderów, no to antyukraińskość nie zażarła, więc teraz słyszymy pana Sławomira Mentzena, który mówi, że no właściwie komu przeszkadzają te kobiety i dzieci, przecież zarabiają na siebie, a polska kultura jest na tyle silna, żeby to wytrzymać. No dobra, to jedziemy z Konfederacją. Pierwsze moje pytanie, czy ten temat jest wart aż tylu analiz, bo to nagle od momentu tych sondaży sprzed tygodnia zrobił się temat numer jeden polityczny obok jednej listy. O tym też oczywiście za chwilę będziemy rozmawiać. Ale zacznijmy tą z Konfederacją, bo znaczy są jakby dwie szkoły. Jedna mówi, że ale nic się w sumie nie stało, Konfederacja uśmiewała takie wyniki. Potem to są machnięcia rzędu tam, nie wiem, 6-4%, więc nie ma co panikować. No i wariant drugi, że coś się zaczęło dziać, to znaczy tu jest przywoływany oczywiście też Sławomir Mentzen z jego nieprawdopodobnymi zasięgami w internetach, z przebiciem też takim popkulturowym do młodego pokolenia, bo on większość występów internetowych to on prawie nie ma polityki. To jest sympatyczny, dowcipny pan Sławek, to skomentuje, tamto skomentuje, to wyśmieje i tak dalej, i tak dalej. I to żre niesamowicie. No i teraz jest pytanie właśnie, aha, no jest jeszcze jedno, że wiele się mówiło o tym, że tam młode pokolenie, to bach, nagle wychodzi na to, że Platforma i PiS to jest po prostu, to są partie starszych pokoleń, a ta młoda siła, której szukano wszędzie, to jest Konfederacja. Że ta młoda siła to największe poparcie minęło chyba w przedziale 18-39, więc jest to dość mocno rozciągnięta młodość. I dodam jeszcze jedną rzecz. Dosłownie rozmawiałem, znaczy nie dosłownie, jakiś czas temu rozmawiałem z pewnym znajomym lat 35-6,
bardzo lewicowym, to znaczy, który będzie głosował, wiadomo, na jakąś sobie lewicę wybierze, a on mówi, ale wiesz co, on pracuje samodzielnie na jakiejś tam firmy. Ale wiesz, prawda jest taka, że w zasadzie ze wszystkich partii jedyna, która coś mi oferuje, to jest Konfederacja. No bo wszyscy, którzy dają tam jakieś te 500+, 1500+ i tak dalej, to nie jest dla mnie. O mnie myśli tylko Konfederacja. Oczywiście nigdy na nich nie zagłosuję z powodu ideologicznych, no niemniej niech się potem nie dziwią, że Konfederacja zyskuje. Bo Konfederacja to jest partia młodych mężczyzn i taką pozostanie, dlatego nie sądzę, żeby przekroczyła poziom kilkunastu procent, ale może dostać kilkanaście procent i być siłą, że tak powiem, decydującą o kształcie przyszłego rządu. I powiem w ten sposób. Czy nie ma nic zaskakującego? Znaczy, proszę, co to jest ciekawe, to to, że to ta strona, powiedziałbym, liberalna czy demokratyczno-liberalna się zainteresowała Konfederacją. Cały obóz pisowski milczy w tej sprawie, jest cisza, w mediach prorządowych nie ma nic o Konfederacji. Dlaczego? Bo w obóz demokratyczno-liberalny się zorientował, że Konfederacja podbiera głównie z jego strony, to znaczy głównie tak prawie ruchowi Hołowni zaczęła podbierać ludzi, podczas gdy PiS stoi na swoich 30 kilku procentach i dopóki nie wyjdzie PiS-owi z badań, że to im zaczyna Konfederacja podbierać wyborców, dopóty oni będą milczeć w tej sprawie. A dlaczego? Dlatego, że prezes Kaczyński już zaczyna podchody pod Konfederację, pod przyszły sojusz, a nie będą podbierać, bo powiedziałem, Konfederacja to partia młodych mężczyzn, a PiS to partia starszych Polaków, zwłaszcza emerytów. W związku z tym te elektoraty nie są tak bardzo podobne do siebie, w związku z tym oni się coraz bardziej będą zbliżać do siebie. Natomiast oczywiście, czy się ostatecznie dogadają, to zobaczymy po wyborach, kiedy się okaże, ile kto ma szabel. Bo ja twierdzę, że w tym Sejmie następnym, i to jest moim zdaniem to, co wynika z sondaży, które mamy już nie od kilku tygodni, czy od kilku miesięcy, ale od kilku lat, nikt nie będzie miał jedno samodzielnie większości. Także i PiS, także i opozycja demokratyczna. Konfederacja będzie tym języczkiem uwagi, ale to nie znaczy, że ta koalicja, która pewnie powstanie, to będzie koalicja na 4 lata. Nie, ona będzie na maksymalnie półtora roku do wyborów prezydenckich, po których spodziewam się właśnie, że nie wygra ich kandydat prawicy. O tak to ujmę ogólnie. No, ale też o krzyków, ja też śledzę media prorządowe, o krzyków szczęścia z powodu wywołanych tym wzrostem Konfederacji tam kompletnie nie było. Tam, nie ma. Jeżeli się coś pojawiało, no to oni mówili, że to może będziemy rozmawiać, ale też w zasadzie bez żadnego zadowolenia. To znaczy myślę, że oni sobie zdają sprawę, że Konfederacja będzie trudnym, niezbornym, takim brykającym koalicjantem. A z kolei politycy Konfederacji zdają sobie doskonale sprawę z tego, jaki był los poprzednich koalicjantów Kaczyńskiego, licznych. No, oni... Stąd z błyskotliwa wypowiedź Mencena o losie czterech wicepremierów z koalicjantów PiS-u. To nie jest łatwe. To jest trudny kawałek chleba, być koalicjantem PiS-u. Może się źle skończyć dla człowieka. I oni, myślę, już to wiedzą. No, więc myślę, że tam także PiS. I ja często słyszę w mediach liberalnych, na przykład, albo czytam, że to jest katastrofa, że PiS z Konfederacją to będzie taki czarno-brunatny, prawda, nowy rząd. Ale myślę, że z punktu widzenia PiS-u to kompletnie nie jest idealne rozwiązanie. To znaczy, że oni szykują się na bardzo taką wyboistą drogę. Znaczy, dla mnie jest jasne, że Konfederacja i PiS, żadne z tych bytów nie chce być w koalicji z tym drugim. Czy będą, no to się okaże, bo być może po wyborach powstanie taki układ w Sejmie, że inaczej się nie da, ale zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Sławomir Mentzen będą, Robert Winnicki i Sławomir Mentzen również nie będą chcieli tej koalicji, ponieważ Konfederacja cały swój sukces zbudowała na tym, że są obok, przeciwko, więc wejście w koalicję z PiS-em natychmiast kosztowałoby ich utratę połowy wyborców, a potem drugiej połowy wyborców by się pozbyli w trakcie kadencji. Sławomir Mentzen chce też kandydować na prezydenta Polski jako szef koalicyjnej partii PiS-owskiej, która by traciła w pierwszym rzędzie, byłby w gorszej sytuacji, więc myślę, że pozostawanie w opozycji jest dla Konfederacji lepsze, bardziej spójne z ich długofalowym interesem. Co więcej, te sprzeczności między PiS-em a Konfederacją są oczywiste. To jest i polityka zagraniczna, która teraz za sprawą wojny w Ukrainie jest bardzo ważna i też tożsamościowo ważna dla PiS-u. No, wzięcie Winnickiego, Brauna i
tego Korwin-Mikkego do zaplecza parlamentarnego, trochę się nie mieści w głowie politykom PiS-u. A druga sprawa, no to jest programy społeczne. No, jeśli o Mentzenie się mówi jako przyszłym wicepremierze i ministrze finansów, a oni są przeciwnikami rozdawnictwa i zwolennikami likwidacji podatków albo ich obniżenia, to znowu się kłóci z tym, co robi PiS, więc tam są rzeczywiste sprzeczności. Ja bym się tutaj zgodziła, że rzeczywiście Konfederacja jest partią antysystemową i zbiera głosy antysystemowe. Te głosy, które najpierw poszły na Kukiza, potem na Hołownię, który się już cokolwiek zużył, teraz idą na Konfederację. Jeszcze o Palikocie nie zapominam. No, jeszcze wcześniej Palikot, dokładnie. A kiedyś był Lemper, sojusznik PiS-u, który był uchwały w PiS-ie, że nigdy z PiS nie będzie samoobroną, a wiemy, że zawarli taką koalicję. Więc ja bym tutaj nie panikowała, że Polska nam nagle brunatnieje, bo Konfederacja ma 11-13%. Raczej jak się bardzo ciekawe jest spojrzenie na głębiej na te badania sondażowe, kto popiera Konfederację, bo Konfederacja oprócz tych poglądów ultralibertariańskich na gospodarkę i podejrzewam, że rzeczywiście wielu wyborców ogląda te 30-sekundowe filmiki Mentzena, który to w 30 sekundach wyjaśnia przystępnie z subtelnością nalotu na Drezno oraz tweeta, co należy robić, to już recepty są nic nie warte, no bo no, nie da się... Czy subtelność nalotu na Drezno to jest Woody'ego Allena? Czy... Chyba nie, ja to złapałam gdzieś indziej, ale bardzo lubię tę metaforę. Tak, więc to jest na pewno ta jedna grupa, która ogląda te Mentzena i uważa, że dobrze mówi chłopak, bo może ma trochę brunatne poglądy, ale poglądy na gospodarkę ma przynajmniej słuszne. Ale też spójrzmy na to, że Konfederacja jest bardzo wyrazista w kwestiach światopoglądowych tak zwanych. Tak? Oni podpisali tak zwaną Konfederację Giedrzwałcką te 5 lat temu, która to była ta Konfederacja, mówiła dosłownie, że oddajemy Polskę pod dosłowną opiekę Chrystusa Króla oraz Maryi Dziewicy. Tak? To są nasi monarchowie i wartości chrześcijańskie i ochrona życia i co tylko. Konfederacja też zawsze w każdej debacie aborcyjnej najbardziej skrajne wypowiedzi są ze strony Konfederacji. Oni głosują za każdą ustawą zakazującą aborcję. Jak spojrzymy na ich elektorat, to wcale nie jest kościelny. Większość ich wyborców Konfederacji jest mocno laicka, niemalże jak wyborców lewicy, oraz oni są również zwolennikami liberalizacji prawa aborcyjnego. Więc wydaje mi się, że Konfederacja raczej zbiera głosy ludzi, którzy są wkurzeni duopolem i nie patrzą jakoś za bardzo głęboko, co ta Konfederacja naprawdę im proponuje. Czyli jak się przyjrzą, to nagle się okaże, że ona nie jest dla nich. Ale kto się przygląda programom? Znaczy, to jest ciekawa rzecz, teraz jeszcze ta piątka Konfederacji, tak? Gdzie tam 2019 roku, gdzie Mentzen mówił, że Polska bez... Jak tam leciało? Żydów, bez... aborcji, UE, podatku homoseksualistów. On to teraz tłumaczy, że to było, co wynikało z preferencji elektoratu. Ale ja przeczytałem dokładnie, co mówił w tym 19. Nie, no, on mówił, że to jest ich program, natomiast rozumiem, że będzie teraz jakby tego unikał, żeby zyskać więcej głosów. Ale chciałem się a propos zapytać, bo czytałem różne interpretacje tego wzrostu Konfederacji i widziałem takie dwa nurty. Jeden jest taki, częściowo pan profesor wspomniał, że żywi się na Hołowni, ale też trochę, jak rozumiem, na takim liberalnych wyborcach Platformy, którzy mi się nie podoba, tam nie wiem, babciowe. Zwrot Tuska w lewo. Tak. Więc więc jedyną alternatywną jest ta Konfederacja. Ale czytałem drugą interpretację jednego z lewicowych publicystów, że tak naprawdę Konfederacja to jest późne dziecię, tam nie wiem, Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Unii Wolności, Platformy, że to, profesor Kiwa... No to... Nie, z tym się kompletnie nie zgadzam. Ja jestem bliska ta pierwsza interpretacja, ta druga, dlatego, znaczy w sferze gospodarczej zgoda, to znaczy w sferze gospodarczej KLD i Konfederacja głoszą pewne podobne rzeczy, ale tylko w sferze gospodarczej. Cała reszta to jest kompletne przeciwieństwo, no, choćby to, co pani przed chwilą mówiła o tej, nawet jeżeli pozorowanej, ale jednak ostentacyjnej religijności Konfederacji, jak to zestawimy z KLD, które było, no delikatnie mówiąc, ostro laickie, no to zupełnie nie ma tej zbieżności. Ale to jest ciekawe jednak, jak łatwo taki ultralibertariański, taki superliberalny dyskurs łączy się z takim religijnym zamordyzmem, prawda? Że to jakby jest doskonale się spaja. Ja myślę, że tu KLD był raczej wyjątkiem ze swoim laickim podejściem, a na przykład to, co mamy w Stanach, bo to myślę, że jednak duża część, myślę, polskiej prawicy uczy się od Amerykanów i ten transfer idei bardzo wyraźnie widać. I pomysłów na media, na przykład na bardzo różnych takich, oni próbują to transplantować.
no to tam to jest ręka w rękę, prawda? Że ci Amerykanie z jednej strony możemy zakazać aborcji, a z drugiej strony ultraliberalne poglądy gospodarcze i to dla nich jest absolutnie porządku. A to powiedzmy a propos tego, bo to jest kolejna rzecz, której ja nie rozumiem. No bo tak, różne badania socjologiczne pokazują, że Polska jest bardzo szybko, a niektórzy mówią, że jednym z najszybciej laicyzujących się społeczeństw tylko w Europie i na świecie. Tak? A jakoś mi się to zupełnie nie przekłada na polską scenę na przykład polityczną. Bo pan oczekuje zbyt szybkiego efektu, dlatego on się nie objawi jeszcze w tym roku, ale objawi się w 2025 roku w wyborach prezydenckich. Jak ja nie wiem, kto wygra wybory tegoroczne, to mogę się założyć, że wyborów prezydenckich w 2025 roku, pomijając nadzwyczajne, nieprzewidywalne wydarzenia, przy tym trendzie, który się zarysował już w roku 2020, wygra kandydat lewicy czy centrolewicy, a nie prawicy. Dlaczego? Dlatego, że ubywa wyborców starszych, konserwatywnych, prawicowych, a przybywa młodych, gdzie to przechył jest bardzo wyraźny. W przypadku wyborów prezydenckich w drugiej turze jest wybór zero-jedynkowy. Albo wybieramy tego prezydenta, no, który mówiąc kolokwialnie klęczy pod kościołem, albo tego, który do kościoła ma stosunek wrogi, bo to będzie jeden z głównych czynników różnicujących. Ja się spodziewam zwycięstwa tego drugiego, bądź tej drugiej, co będzie z innych względów trudniejsze. Ale w każdym razie ten proces postępuje, tylko on z pewnym opóźnieniem znajdzie rezultat wyborczy. Ja twierdzę, że wahadło, moja opinia jest taka, że więcej od 2005 roku, od wielkiego powrotu obozu dawnego postsolidarnościowego do władzy z końcem rządów Kwaśniewskiego, wahadło nastroju społecznego się zaczęło wychylać w prawo i wychylało się aż do słynnych protestów przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej, kiedy ja zobaczyłem tłumy młodych ludzi wrzeszczących na księży. Czegoś takiego nigdy w Polsce nie było, nawet jak komuniści organizowali kampanię antykościelną. I wtedy było już dla mnie jasne, że wahadło się zatrzymało i teraz się zaczyna przesuwać w drugą stronę. Tylko że to są procesy, które się nie dokonują w rytm wyborów co 4 lata, tylko trwają nieco dłużej. Za to wahadło, jak się zacznie wychylać, to się wychyli naprawdę mocno, bo Polską rządzi kultura przesady, więc jak się wychyliło w prawo bardzo mocno, się będzie wychylać coraz mocniej w lewo, tylko to potrwa więcej 10 lat. To jest moja prognoza. Dajesz nadzieję. Nie, tak, trochę wolno, ale okej. Ja się z tego nie cieszę, bo ja nie mam poglądów lewicowych, więc ja się z tego nie cieszę. Ja po prostu opisuję tak, jak to widzę. Mogę się mylić oczywiście. Proszę, panie Wojciechu. Nie wiem, czy jeszcze o Konfederacji, czy już wyczerpaliśmy ten temat. Możemy iść dalej. Możemy iść na przykład teraz popłynąć sobie do Kościoła trochę, tak od Konfederacji przez Kościół. Ja bym w tym momencie chciał dojść do Lewicy też. Wiecie, pomijam, że patrzę na moją prawą stronę, gdzie jest dosyć lewicowo, ale tak zupełnie poważnie zauważyłem, w większości programów zawsze kończy się na tym PiS, Platforma i tak dalej i w ogóle gdzieś tej lewicy nie ma. Znaczy, mówię w dyskusjach, więc dzisiaj nie chciałbym do tego dopuścić, więc dojdziemy do tego, ale może się przekonać. Pół zdania jeszcze o Konfederacji, bo teraz przypomniało mi się to, co profesor mówił tutaj trochę wcześniej, że PiS nie atakuje Konfederacji. No więc może rzeczywiście nie atakuje, w sensie nie pokrzykuje w swoich outletach medialnych na Konfederację. Ale podskórnie tam jest rywalizacja. Znaczy, jest. To jest Solidarna Polska i jej antyunijne hasła. To, że teraz Mateusz Morawiecki tak walczy z ukraińskim zbożem i zapowiada różne działania, to jest nic innego jak konkurencja o elektorat wiejski z Konfederacją. I to jest jedyne miejsce, gdzie PiS może ten elektorat tracić na rzecz Konfederacji. Właśnie wieś, zwłaszcza wieś na wschodzie. Tak, tylko ja mówiłem w tym sensie, że nie ma otwartych ataków, które jeszcze były rok temu. Widziałem stale w moim ulubionym programie satyryczno-propagandowym o 19.30, który namiętnie oglądam od 8 już lat prawie. Tak, to rzeczywiście wymaga pewnej determinacji. Czasem bywa nużące, bo oni na pewne materiały powtarzają dzień w dzień, jak trzeci czy czwarty raz się widzi to samo, to jest męczące, ale wtedy można coś internet przejrzeć albo coś równolegle zrobić. W każdym razie tam były gwałtowne ataki, zwłaszcza na Brauna i na Bosaka, znaczy na Bosaka mniej, ale na Brauna, Korwin-Mikke jako właśnie agentów rosyjskich, po czym od paru tygodni to znikło w ogóle i jakoś dziwnie pana Mencena tam nie pokazują. A ja wiem, dlaczego oni nie pokazują, bo mogliby ci wyborcy go zobaczyć, pisowscy, i mógłby im się spodobać, bo na przykład mógł być wnukiem prezesa Kaczyńskiego. A to jest wbrew pozorom problem na prawicy istotny. Mianowicie to jest kwestia wieku przywódców. To polska polityka się nam na poziomie tych głównych liderów dramatycznie postarzała i to widać i w przypadku Tuska i w przypadku Kaczyńskiego jeszcze bardziej, który jest w gorszej formie fizycznej, i dla wielu ludzi jest ważne, czy ten lider to jest młody, rzeźki, dynamiczny, czy to jest taki pan, który już z trudem idzie. To jest wbrew pozorom ważny czynnik. Tak, ale zboczyliśmy, bo zdaje się, że to już się nowy temat zaczął.
Ja bym może tylko jeszcze dodała, że rzeczywiście Konfederacja najbardziej przypomina mi amerykańską partię republikańską. Mamy to szczęście, że u nas zgarnia 10% około połowy. Po Trumpie. No partii już trochę nie ma, bardziej QAnon partii, tak? Ci wszyscy zwolennicy tezy o tym, że Trump wygrał te wybory oraz... No oni rzeczywiście łączą bardzo płynnie libertariański światopogląd na gospodarkę, taki skrajnie z religijnością, co u nas jest, czy co chyba to połączenie, jakim szpagatem jest to połączenie, najbardziej chyba podsumowuje najlepiej ostatnia inicjatywa Mencena nierozerwalności małżeństw. Że on by chciał, żeby było możliwe zawrzeć takie małżeństwo, w którym składasz deklarację, że dopiero zgoda biskupa może je rozerwać, tak? Więc no, albo jesteś katolikiem i... Ale to nie najnowsze, bo to z 2019, tak, ale on to nazywa teraz archeologią. Nie, no dalej mówi, że on chciał mieć taką możliwość. Dobra. Chciał mieć taką możliwość, żeby żona nie mogła się z nim rozwieść, tak? Więc no, albo wolność, albo prosisz o zgodę biskupa, jeśli chcesz się rozwieść. No. Ja tego nie widzę, jak to można połączyć, ale najwyraźniej można. Senator Jacek Kurski to jest. No on dostał zgodę biskupa, więc chyba jestem okej. I został banksterem. Ale wróci. Przed wyborami. Kurski wróci. Nie, no nie, nie, teraz nie, w tym roku nie. Dorobi i wróci ratować polską prawicę. Adam Leszczyński, siedzący tu, napisał taki tekst na OKO.press na Nowy Rok. Trzy moje największe pomyłki z 22 roku, w nawiasie Leszczyński się mylił. Tam było, że Ukraina szybko przegra wojnę, Rosjanie zajmą Kijów, kryzys energetyczny sprawi, że w Polsce ludzie będą umierali zimą. Trzy, inflacja zniszczy poparcie dla PiS, to akurat jest katastrofa dla PiS, a nie dla nas wszystkich, niemniej jednak katastrofa. Ja tak po pierwsze podziwiam, dlatego że ja pamiętam, jak mi kiedyś mówił pewien znany publicysta, który się raz przyznał do błędu, mówi, nigdy nie przyznawaj się do błędu. Nigdy, nigdy, absolutnie. Ale to jest rada dla polityków, a profesor na razie jeszcze nie. Ale nie, to właśnie mówi publicysta. Nigdy się nie przyznawaj, wiesz, złapią cię z kochanką, mówi, że to nie twoja kochanka, nie twoja ręka. Znajoma, tak, tak. Tak, tak, tak. Ja rozumiem, że była w tym też przekora intelektualna, bo sam się przyznaje, że zawsze widzisz najczarniejsze scenariusze. Nie, ja mogę powiedzieć, jak to było, po prostu koledzy i koleżanki z redakcji uznali, że jestem tak przemądrzały, że powinienem napisać jakiś tekst i że po prostu nie miałem wyjścia. Ale chciałem pociągnąć ten wątek, ponieważ ja się zastanawiam nad wpływem na naszą scenę polityczną, sytuację polityczną, teraz popatrzcie na przykład dla PiS-u, bo te wszystkie katastroficzne scenariusze właśnie tutaj, wojna może nie, no, ale właśnie to, że miał być ten totalny kryzys energetyczny. A on jeszcze może być. To akurat ja bym tutaj był naprawdę ostrożny z przyjmowaniem za dobrą monetę wypowiedzi czołowego energetyka kraju, czyli wicepremiera Sasina, że nie ma problemu przez te kilkanaście lat, które nas czeka do momentu, aż słynne elektrownie jądrowe zaczną działać. To wszystko się spina i będzie działało. Zobaczymy. Przyjdzie upalne lato, bo to nie jest surowa zima, a upalne lato bywa największym problemem dla sieci energetycznej, z tego co ja wiem. I zobaczymy. Ja bym bardzo chciał, żeby Polska uniknęła blackoutu, ale mówiąc szczerze, nie wierzę tym, którzy mi mówią, że na pewno tego nie będzie. Zmierzając też do tego, że w zasadzie jak słucham różnych sympatyzujących na przykład z opozycją publicystów, to w zasadzie gdyby to wycisnąć źródła nadziei na zmianę sytuacji politycznej, to jest taka, że będzie katastrofa przed jesiennymi wyborami. Mówię o katastrofie gospodarczo. Nie będzie. Że w przeciwnym razie nie ma szans na pokonanie PiS-u, no bo PiS już przetrwał nie takie rzeczy. No i jak wy to widzicie? Po pierwsze właśnie, pan profesor już odpowiada. Będzie ta katastrofa? Nie będzie. Nie, znaczy nie będzie też zwycięstwa opozycji w rozumieniu, tak jak mi się wydawało, że bym miała 3/5 i pana Dudę to w ogóle wyślą od razu, niech sobie idzie tam, siedzi w tym pałacu do końca kadencji, a może nawet impeachment mu się zrobi. A to poza krótkim epizodem z koalicją 276, tak, to nie wierzył. No więc właśnie, nie będzie też samodzielnej większości, natomiast moim zdaniem będzie sytuacja wyrywania sobie posłów w obie strony. No tym był mistrzem dotąd prezes Kaczyński, ale kto wie, może się sytuacja odwrócić i to opozycji uda się kogoś wyrwać. Pod warunkiem, że się sama dogada z sobą, bo na razie tego nie widać. Ja myślę, że bardzo mylące jest takie podobieństwo, jakie niektórzy dostrzegają, niektóre, do wyborów 89 roku, że to jest taka sama sytuacja. Ja to cały czas słyszę od różnych moich starszych kolegów i koleżanek, że to jest właśnie jak w 89, musimy się zjednoczyć, pójdziemy wszyscy razem przeciwko komunistom, tam żeśmy wygrali, no tutaj razem też wygramy z PiS-em. I mam wrażenie, że te osoby kompletnie nie rozumieją, że to jest zupełnie inna sytuacja, że poparcie dla PiS-u jest nieporównywalne z poparciem i baza społeczna z bazą, jaką miał komunizm, a miał ją do końca zresztą, bo jednak jakieś głosy dostali.
w 1989 roku, nawet mimo kryzysu, zapaści, tych wszystkich, prawda, katastrof, które wtedy Polskę spotykały, ale że tam są realne różnice interesów i że ta sytuacja kompletnie dla wielu ludzi nie jest czarno-biała, jak jest czarno-biała dla dużej części opozycyjnych elit. I dlatego też myślę, że nie będzie większości zdecydowanej, że być może nie będzie wspólnej listy, jest to wysoce prawdopodobne, ale to pewnie będzie zależało od tego, jak silne będą pozostałe te mniejsze partie. I że ten świat znowu będę czytał przed wyborami i po wyborach od tych wszystkich zacnych, bo to są bardzo zacne osoby, to są wszystko bardzo mili i zasłużeni ludzie i błyskotliwi często, ale im się wydaje, że oni nadal żyją w 89 roku, że to jest powtórka. To jest zupełnie nieprawda. I rozumiem, że my się wszyscy, pewnie ja też, człowiek się pewnie ma taką skłonność, że się zakotwicza umysłowo na najważniejszym wydarzeniu ze swojego życia, prawda? I że potem myśli, że cała reszta to jest już powtórka. To jest tak jak ci generałowie, którzy tym się często wydaje, że poprzednia wojna się cały czas toczy. No i dlatego, jak jest nowa wojna, trzeba zmienić generałów, no bo ci starzy bardzo często się już po prostu nie nadają. I tu się pojawia kazus Donalda Tuska. O właśnie. Jako głównej postaci obozu. Więc to nie jest 89 rok, także to będziemy mieli wszystko inaczej i myślę, że też inaczej niż w 89 roku nie będzie takiej generalnej zapaści, na jaką część opozycji liczy, bo też nie widzę żadnych... Nic wielkiego się chyba nie wydarzy, bo co by się miało wydarzyć? Inflacja raczej będzie zmierzała ku 12% pewnie w okolicach wyborów. Jeśli mówię, dlaczego w ogóle wrzuciłem to, bo siedzieli tutaj przy tym stole, tu siedział Jakub Bierzyński, tu Sławomir Sierakowski i ważni ludzie jednak. No i mówili, że albo będzie katastrofa przed wyborami, albo już po wyborach, tak? Ale że w każdym razie. To bardziej po wyborach. Widziałeś się katastrofa. Mówimy o katastrofie gospodarczej, proszę. Katastrofa budżetowa może kiedyś nastąpić. No, ja nie jestem ekonomistą, ale z tego, co rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy się na tym znają lepiej ode mnie, no to wynika, że w pewnym momencie te finanse publiczne muszą się załamać. PiS jeszcze teraz przed wyborami uchwali pewnie kilka ustaw, przyjdzie Święty Mikołaj w połowie roku na czerwiec i lipiec. Waloryzacja 500+ na 700 podobno. Na czerwiec i lipiec są zaplanowane 4 posiedzenia Sejmu. W tym momencie mamy rytm 1 posiedzenie Sejmu na miesiąc, a w czerwcu i w lipcu będą 4 posiedzenia i wyobrażam sobie, że PiS wtedy będzie hulał z ustawami. I ten... Licząc na to, że część posłów opozycyjnych pojedzie na wakacje, a PiSowcy... Ale oni i tak mają większość, będą... oni i tak mają, no, większość, mają, więc... ale nie w każdej sprawie. Ale na wybory to będą mieli. No w każdym razie uchwalą jakieś ustawy, które będą kosztowały, w pierwszym roku będą kosztowały mniej, bo to tylko przez pół roku będą obciążały budżet, w kolejnym roku będą kosztowały 2 razy więcej i zrobią wszystko, żeby te wybory wygrać, więc mogą też uchwalić wszystko, a gospodarką zaczną się martwić później. Więc na razie dowiozą, na razie ta sytuacja gospodarcza nie uderzy bardziej w Polaków niż uderza teraz. Więc na wielką katastrofę gospodarczą na miejscu przeciwników PiSu bym nie liczył i gdzie indziej bym szukał nadziei. Gdzie? Ha! U siebie. Znaczy to jakby trzeba mieć lepszą propozycję, a nie liczyć na to, że ktoś przyjdzie i zrobi to za nas. Ja mam wrażenie, że opozycja w Polsce bardzo od samego początku liczy na czynniki zewnętrzne, na Unię Europejską, na kryzys, na... Ale Unia Europejska może pomóc i powiem jak zaraz. Pomóc, ale nie załatwi sprawy. Nie załatwi, nie wygra może wyborów za opozycję, więc to jest taki... Ja zawsze postrzegam takie właśnie wróżby, że przyjdzie kryzys i obali PiS za nas, jako świadectwo bezradności własnej. No jeszcze jest ta nadzieja, że Ziobro sobie pójdzie, że coś tam, on że sobie nie pójdzie, prezes Kaczyński go może pogonić. Że prezes zasłabnie i będzie niedomagał, prawda? Ale też z drugiej takie strony, no, jak wiadomo, bardzo trudno jest przewidywać zwłaszcza przyszłość, więc są też nieprzewidziane wydarzenia. Na przykład kto się spodziewał wojny w Ukrainie, a potem kto się spodziewał, że Ukraina jednak wytrzyma pierwszy atak Rosjan, tak? Więc mamy do wyborów pół roku, wiele rzeczy może się zdarzyć. Co dla mnie jest chyba najbardziej niepokojące i to wyszło w sondażu Sadury i Sierakowskiego, to, że o ile wyborcy PiS są przekonani, że PiS te wybory wygra, w końcu wygrał w 2 razy, w ogóle są pewni i są optymistycznie patrzą w przyszłość, no to wyborcy opozycji
opozycji, to większość jednak przekona, że PiS wygra te wybory, tak? No a taka samospełniająca się przepowiednia też ma, no, też może tak, do prostu tak zadziałać. Tak. Nie żeby, znaczy, no, to jest oczywiście rola opozycji, tak? Żeby się w końcu zorganizowała i dała swoim wyborcom jakieś powody, tak? Do optymizmu, więc no chyba... Zamiast rozmawiać o jednej liście, którą ja na przykład tam już serdecznie dość... Ale musimy o tym zaraz pogadać. Nie, no budzę się rano, idę myć zęby i obok mnie w lustrze widzę jedną listę. Otwieram lodówkę, wyskakuje z niej jedna lista. Idę tramwajem, zamiast przystanku widzę jedną listę. No, by... Jedziesz na kolejną gazetę, jest pani ofiarą presji, którą organizuje część mediów i komentatorów sprzyjających opozycji, która rozumie, że najlepsza byłaby jedna lista. Ale byłaby najlepsza? Moim zdaniem jedna bądź dwie listy, bo to jest długa dyskusja, ja ją toczyłem już ponad rok temu. Ale już mamy jedna bądź dwie. Że więcej niż dwie listy działa na korzyść PiSu. I to jest oczywista oczywistość, że zacytuję klasyka. Jedna bądź dwie listy, ponieważ szanse na jedną listę są mniejsze niż na dwie, to proponuję zacząć dyskusję o dwóch listach, z których właściwie to jest tylko kwestia porozumienia Lewicy z Platformą, dlatego że Kosiniak z Hołownią się właściwie już dogadali, to jest tylko kwestia sfinalizowania tej mniejszej koalicji. Pozostaje pytanie, czy ta większa koalicja Platformy czy Koalicji Obywatelskiej z Lewicą jest możliwa, ona jest dużo trudniejsza. Chciałbym zobaczyć partię razem na wspólnych listach. Więc właśnie o tym mówię, że to jest bardzo trudne, więc być może będą trzy listy, co jest już dla PiSu, powiedziałbym, prezentem. Natomiast nie jest jeszcze super prezentem, który byłyby cztery listy, zwłaszcza w sytuacji, gdzie ta najsłabsza, czyli zapewne była to Koalicja Polska, czyli realnie PSL, spada poniżej progu. I wtedy się powtarza sytuacja z roku 2015, kiedy PiS, mając 37,5%, dzięki temu, że Lewica się źle zjednoczyła i na końcu Adrian Zandberg ją, prawda, przelicytował na ostatniej prostej, nie przekroczyła tego 8-procentowego progu i PiS dostał bonusa w postaci samodzielnej większości. Tylko że do tego jeszcze musi się ileś czynników przytrafić, łącznie właśnie z tym spadkiem inflacji, który PiS ogłosi bardzo znaczącym spadkiem, jako swój wielki sukces. Musi prawdopodobnie się sytuacja na Ukrainie spotęgować, tak żeby PiS mówił, że za chwilę wojna do naszych bram zastuka. I to są te łącznie czynniki, które mogą dać PiSowi samodzielną wiedzę. Tam jest jeszcze interesujące przyspieszenie w Trybunale Konstytucyjnym, bo Jarosław Kaczyński się obudził jakoś, udzielił wywiadu Papowi, a wiadomo, że to nie jest tak, że jakiś redaktor w Papie sobie myśli, a zrobię wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, tylko to nasz sąsiad tutaj zadziałał. Takie wywiady, a tam Jarosław Kaczyński powiedział, że ma nadzieję, że wkrótce Trybunał wyda z siebie wyrok w sprawie tej ustawy, którą Andrzej Duda wysłał do Trybunału właśnie. I możemy się za chwilę obudzić z porozumieniem z Brukselą i z widokami na pieniądze z KPO. Ja właśnie w to nie wierzę kompletnie. Nie wierzę w to, dlatego że ja podzielam tu opinię tych najbardziej skrajnych pisowców, którzy twierdzą, że nawet jak ta sprawa Sądu Najwyższego będzie zamknięta, to się okaże w Brukseli, że jeszcze jest inny warunek niespełniony. To na myśli wcześniej, że Unia ma wpływ, nie, tak? Nie, ma, to jest tylko wstęp, bo to już jest jakby przesądzone. Ja uważam, że Unia może zrobić jeszcze coś innego. Teraz się mówi, że na koniec roku zapadnie decyzja Komisji Europejskiej o wstrzymaniu funduszy strukturalnych. A gdyby tak koniec roku się zamienił na październik i na dwa tygodnie przed datą wyborów Komisja Europejska ogłosiła, że nie będzie już żadnych pieniędzy. Ale ogłosić jedno, chyba odczuć to najpierw musimy. No, ale media poinformują. Część wahających się wyborców zrozumie, że to, co już tam zaczęli budować za te pieniądze, co mają przyjść z funduszy strukturalnych, już nie będzie dokończone. I to im da do myślenia. Ja mówię teraz o walce o te 10-14%, jedni twierdzą, że to jest 10-14%, bo cała walka o tych wyborach się toczy o te 10-14% niezdecydowanych. Czasem to jest 8, różne badania, ale moim zdaniem to jest bardziej między 10-14%. Są ci, którzy podejmą decyzję nawet nie w ciągu dwóch tygodni przed wyborami, tylko w dniu wyborów albo w przeddzień. I wtedy zobaczymy, co się wydarzy. Poczekaj, to Wojtek, dokończ. Ty mówiłeś, ty jak masz odmienną opinię a propos Trybunału i potem Kasia... Trybunał. Ja już, prawdę mówiąc, tę wspólną listę. Proszę bardzo. Wspólna lista jest... Tak, ja już jestem również śmiertelnie znużony i wyczerpany tą dyskusją. I to, że opozycja po 7,5 roku rządów PiSu robi 248 okrążenie intelektualne wokół wspólnej listy, jest kompromitujące dla tej opozycji, bo oni powinni pół roku temu najpóźniej ustalić. W tym momencie ten temat jest spalony. Znaczy, nie powstanie wspólna lista jako sojusz partnerski partii opozycyjnych, które dogadują się razem i idą w stronę wyborów. Jedyny sposób w tym momencie, żeby powstała wspólna lista, to jest atak paniki po sondażach i wchłonięcie de facto mniejszych partii przez Platformę.
I wtedy to nie będzie wspólna lista, tylko będzie taka Koalicja Obywatelska Plus, która będzie miała twarz Donalda Tuska i nie będzie takim bonusem wyborczym, jakim była taka lista wynikająca z pewności i wiary w zwycięstwo. Więc ja myślę, że ten temat jest spalony. Ja zresztą nigdy nie byłem zwolennikiem wspólnej listy opozycji, ponieważ uważam, że większy jest potencjał demobilizacji takich wyborców. W sensie, że skrzydłaby, że na przykład od Kosiniaka do Zandberga to zniechęca zarówno wyraziście lewicowych, jak i takich umiarkowanych konserwatystów. A dwie listy to już coś innego. Tak, dwie listy są moim zdaniem korzystniejsze dla opozycji, ale tak naprawdę problemem opozycji jest brak wiary w zwycięstwo, ślamazarność, brak śmiałości, brak programu, zajmowanie się samym sobą. Opozycja powinna z czymś wyjść, a nie kolejny raz ja pójdę z tobą, ale pod warunkiem, że tamten jeszcze pójdzie, a ja mógłbym pójść z wami i z wami, ale z tamtymi to nie. Każdy tydzień takich rozważań podważa wiarę Polaków we współpracę opozycji, wiarę w to, że oni mogą później jakoś zgodnie rządzić i odbiera impet. No, w polityce potrzebny jest impet, potrzebny jest dobry timing, a tutaj nawet Kosiniak-Kamysz z Hołownią od ponad pół roku nie potrafią sfinalizować rozmów o swojej wspólnej liście. Z tych hektolitrów atramentu i pikseli, które zostały wylane na opinię o wspólnej liście, najbardziej przekonuje mnie rozmowa z dwie paniami z Kantoru, czyli z tego ośrodka badań opinii publicznej, które w przeciwieństwie do mnie, moich kolegów i koleżanek, które się tym, akurat się tym zajmują zawodowo. No i one powiedziały coś, co jest w sumie dość oczywiste, tak? Że badania pokazują stan rzeczy w dniu badań. To znaczy, jeśli w badaniu Sierakowskiego oraz Sadury Polacy chcieli, wyborcy opozycji chcieli wspólnej listy, to oni ją chcieli w styczniu, tak? Jeśli w badaniu ostatnim wyskoczyło Konfederacji 11%, to wyskoczyło jej na początku marca, tak? Tak? Więc to pokazuje jakiś trend na pewno, ale nie oznacza, że taki będzie dokładnie wynik wyborów w dniu papieskim w październiku tego roku. Tak? Więc to po pierwsze. A po drugie, dostały pytanie, a co właściwie ludzi zajmuje? No to zajmuje ich to, ile im setki zostaje, jak idą po zakupy. Tak? Koszty energii, nie wiem, żłobki, przedszkola, dzieci w szkole, służba zdrowia. Ja wiem, że to może nie są aż takie seksowne tematy, zwłaszcza, że wiele z nich jest trudnych albo i wręcz nierozwiązywalnych, jak kto ma większe ego i czy ja to winę, że opozycja nie dogadała, no ale chyba opozycja powinna jednak bardziej tym się zająć, przedstawić jakieś rozwiązania w tych tematach, niż się okładać wspólną listą. Ja też mam wrażenie, że tam jest strasznie mało takiej realnej pracy. No, ja oglądam często tych ludzi z PiS-u, pisowców i panie pisowczynie, pisówki, nie wiem, jakbyście powiedzieli. Pisówki, tak, jak, a właśnie ten problem jest taki, jak pisarki. Polityczki PiS. Polityczki PiS, które jeżdżą po Polsce. Przecież one wolałyby pani polityk PiS. I oni to naprawdę robią. Znaczy, możemy nie mieć najlepszego zdania o tych osobach, ale oni ciężko pracują. Tak. Jeżdżą, spotykają się, rozmawiają ze swoimi wyborcami, rozumieją ich na jakimś, potrafią się dogadać, nawiązać taką łączność, prawda? Więc mam wrażenie, że z Platformy robi to wyłącznie Tusk, to znaczy, że to jest jedyna osoba, która tak robi. Nie, to tu się nie zgadzam, ale też jeżdżą, tylko ich nie pokazują media liberalne, czy media popierające opozycję, ale ja chcę powiedzieć coś innego, bo to jest ważna rzecz, to jest mój ulubiony wątek, przepraszam. Proszę. W kancelarii premiera jest taka instytucja, która się nazywa Departament Analiz Strategicznych, kieruje nią profesor Maliszewski. To zostało założone przez nieżyjącego profesora Parucha. I tam jest kilkudziesięciu ludzi, którzy się nie zajmują niczym innym, jak profilowaniem nastrojów, ale nie w odniesieniu do całej Polski, tylko do odniesieniu do regionów, poszczególnych powiatów nawet. To jest oparte na olbrzymich badaniach, bardzo szczegółowych, gdzie oni się nie pytają ludzi w ogóle w Polsce, co oni sądzą o tym czy o tamtym, tylko pytają ludzi w konkretnej miejscowości czy konkretnym powiecie, co jest dla nich ważne, po czym na tej podstawie jedzie tam polityk PiS-u i wręcza czek na ważną dla lokalnej społeczności inwestycji. Tak, ale Platforma ma też takie dotacje budżetowe, że też mogłaby... Nie, to są inne pieniądze. To są nieporównywalnie większe pieniądze. Znaczy to, co rząd... Przepraszam, bo ja... Tylko wprost już profesor Leszczyński. Ja byłem niedawno w pewnej instytucji, gdzie jeden z urzędników zresztą pokazał mi taką grubą książkę z tytułem Kampania 2023. I tam nie widziałem tak szczegółowych badań chyba nigdy w życiu, jakie prawdopodobnie rząd robi za pieniądze rządu. Nasze. Czyli nas wszystkich. Pani. Społeczeństwo płaci. I
Te wyniki tych badań są prezentowane na posiedzeniach sztabu wyborczego PiS-u, są prezentowane Jarosławowi Kaczyńskiemu. Na tej podstawie tam są nawet pytania o to, jak często elektorat której partii chodzi do teatru. To zapamiętałem z jednego z tych slajdów. Opozycja nie ma szans zrobić takich badań. Znaczy, z powodów finansowych? Z powodów finansowych, ponieważ to są setki tysięcy złotych. Miliony rocznie. Albo miliony nawet rocznie. Więc tutaj to jest starcie dwóch armii, z których jedna ma wywiad, zdjęcia satelitarne, a druga tak. A druga jest rozproszona poza wszystkim. Nie ma jakiś balon z obserwatorem. Adam, proszę. No, tym ważniejsze wydaje mi się jest jednak próba przedstawienia jakiegoś własnego pomysłu, a tutaj mam wrażenie, że jednak jest strasznie mało, tak? To znaczy, czym innym jeszcze jest władza, która jeździ i tak jak w dawnych czasach wręcza te czeki, ja to najbardziej na przykładzie ministra nauki Czarnka, który to uwielbia robić, bo on po prostu przyjeżdża. Ale wszyscy to uwielbiają. Przyjeżdża, się fotografuje z takim wielkim czekiem, prawda? Bo jeszcze walizki pieniędzy po prostu przywozić. To jeszcze nie ten etap. To pewnie tak, to pewnie po wyborach albo w czasie kampanii. Te czeki zresztą bywają wręczane parę razy. No, najlepiej. To dobrze mieć. Trzeba utrwalić. Po co drukować taki czek więcej niż raz? Ekologicznie. No, ekologicznie, tak, oszczędnie. No więc to trzeba tutaj zdobyć się na jakiś wysiłek i też mi się wydaje, że zegar tyka, no, że być może już jest za późno, no, żeby coś tu radykalnie odwrócić. Ja, wiesz, a propos tej pracowitości, to już przykład trochę... Przepraszam, jeszcze powiem jedną rzecz. Otóż napisał do mnie maila niedawno czytelnik, który jest bardzo miły, zacny człowiek, który jest prywatnie profesorem chemii. Powiedział, dlaczego wy tak ciągle narzekacie na tą opozycję? Jak przychodzą publicyści związani z PiS-em do mediów, to oni chwalą ten PiS. I to jest super. I wszyscy go chwalą i uważają, że jest świetny. Natomiast przychodzą ludzie bliscy bardziej opozycji do mediów i oni tylko narzekają, że opozycja jest niedobra. Więc mam wrażenie, że to jest znowu trochę podobne do tego, co jest w Stanach. To znaczy, że jak przychodzą do Fox News Republikanie, to oni wszyscy chwalą siebie nawzajem, prawda? Natomiast jak przychodzą demokraci, to oni głównie narzekają w telewizji. Ale więc coś w tym pewnie jest, ale też czasami sytuacja nie daje nam wyjścia, mam wrażenie. Tak odpisałem temu panu, no, że co ja mam robić jako komentator i dziennikarz, prawda? Że muszę powiedzieć, jak... Ja tylko chciałem zauważyć, że tych wspierających PiS jest kilkunastu. Ja ich stale widzę, mogę ich tu zacząć zmieniać nazwiska, wymieniać, tych, co popierają PiS. To jest kilkunastu dziennikarzy, oni są stale ci sami. To właśnie w TVP Info najlepiej. Ja nie znam żadnego dziennikarza, który by popierał PiS. No, a jest ich kilkunastu i oni są permanentnie wykorzystywani w TVP. Wystarczy włączyć o dowolnej porze TVP Info i w ciągu jednego dnia zobaczycie 3/4 z nich. No może 50%, bo akurat ta druga jest podróży. Mam tak, jeszcze chciałem postawić to pytanie. Już zamknę temat jednej listy, ale mianowicie powstaje pytanie wśród takich bardziej zaangażowanych emocjonalnych zwolenników opozycji, że jakże ten PiS, o którym przecież mądrzy ludzie mówią, że to niewykształcone takie, to wiedzą, że trzeba zrobić jedną listę i jest blok Zjednoczonej Prawicy, a my teraz inteligentni i wykształceni. Ja sobie trochę kpię z wypowiedzi profesora Markowskiego bodaj. Tak, on jest najskuteczniejszym, osobą, która najskuteczniej głosy PiS-owi. Ja wiem, taki super znam, ale sens pytania jest taki, że to on. Oni, te ciemne, wiedzą, że trzeba iść razem, a my tacy światli i się ciągle kłócimy. Kłócimy się, bo jesteśmy na te światli po prostu. Nie, ale serio, ja ją sobie porobiłem, teraz naprawdę poważnie pytam. Nie, ale PiS jest super inteligencką partią przecież. Ona jest to partia, tak jak to ugrupowanie opozycyjne, robiona przez inteligentów. To jest inteligenta jednego. No nie, ale jest tam profesorów, jednak jest tam więcej. Ale to są profesorowie, którzy moim zdaniem już sprzedali swoją profesorskość za różne korzyści. Ale to są socjologicznie, jest to robione przez inteligentów, przez ludzi wykształconych, prawda. Już nie mówię o samym Jarosławie Kaczyńskim, który jest takim, powiedziałbym, no, super żoliborskim typem inteligenta. Przepraszam, że to powiem, Żoliborz się na mnie obrazi, ale tak jest. Prawda? Ale on jest jedyny. Więc teraz patrzenie na nich z góry i mówienie o tym, że oni są, że oni sobie doskonale radzą, prawda? Potrafią korzystać z badań. To nie jest, wiedzą, że trzeba zrobić. To nie jest przeciwnik, który jest przeciwnikiem niekompetentnym, prawda? To nie jest. Także nie widzę żadnego powodu do tego, żeby tutaj odczuwać jakiekolwiek poczucie wyższości, szczerze mówiąc.
To dobra, to inaczej postawię. To a propos tego, co mówił Wojtek Szacki. To znaczy, że dobra, że już jedna lista mówi się jest pozamiatana. No ale wrócę do źródłowego pytania. To dlaczego? Jak mówił klasyk, but why? No, okej, teraz można dyskutować, jedna lista jest najbardziej optymalna, jeśli chodzi o potencjalną liczbę głosów. Czy dwie, ale chodzi o to, dlaczego, jak mówiłeś, mijają miesiące, jednak dużo inteligentnych ludzi, którzy zakładam, że chcieliby wygrać te wybory, nie potrafi doprowadzić do jakiegoś konsensusu. Ja słyszałem wszystko, że tak, że Hołownia się boi z Kosiniakiem, że Tusk ich zje. Dokładnie. Że Tusk tak naprawdę nie chce wspólnej listy, bo mu się jego baroni wkurzą, że będzie oddawał dobre miejsca tam Hołowni i Kosiniakowi. Lewica nie lubi liberałów. Nie dziwię się, jeżeli razem ma pójść na jednej liście z Giertychem, to mi się wkurzył i na miejscu Giertycha, i na miejscu Zandberga. I tak dalej, i tak dalej. Ale biorąc to wszystko pod uwagę, tylu mądrych ludzi, którzy wiedzą, że jednak idą ważne wybory i mamy taki, za przeproszeniem, burdę, jaki mamy. No ale może, jest... może tak naprawdę oni nie przyznają się, że te wybory są aż takie ważne. Może my tak wierzymy, że one są takie ważne, oni nie uważają, że są aż takie ważne. To jest ważne. Zresztą argument bardzo słuszny, ponieważ wszystkie te kłótnie po stronie opozycyjnej dają taki sygnał wszystkim wyborcom opozycyjnym, że nie jest tak źle, skoro liderzy partii opozycyjnych mają energię, żeby się kłócić między sobą, no to w sumie ten PiS nie jest taki straszny i taki najgorszy i taki antydemokratyczny, bo przecież gdyby było inaczej, to ci nasi liderzy by wspólnie tutaj razem i bez niesnasek poszli do wyborów. Więc to jest jeszcze jeden argument za tym, żeby te kłótnie po stronie opozycyjnej się zakończyły. A dlaczego nie idą razem? No, ponieważ mają różne interesy i ponieważ nie bez przyczyny jest system partyjny w Polsce. No, partie to są części całości i jeśli Szymon Hołownia zainwestował ostatnie 2,5 roku w stworzenie ugrupowania, które miało być czymś innym niż Platforma, budowane w kontrze do Platformy, budowane też na krytyce rządów PO-PSL z ostatnich, z 2007-2015, no to dlaczego on ma nagle to wszystko porzucić? Już mówi tak, a Kaczyński z Ziobrą się nie cierpią, obrażają, gardzą sobą, a potrafią razem. Bo no prawica jest pragmatyczna. Ale wcześniej byli w opozycji i mimo, że się pośmieszali... No i jak byli w opozycji, to ze sobą walczyli. Ja przypomnę, że Ziobro dokonał ostatniego znaczącego rozłamu w PiS-ie w 2011. Ale w 15, po czym, jak się okazało, że słynne drugie płucko, to mu wymyślił Jacek Kurski, to takie drugie płuco prawicy miało być. Jedno miało być PiS, a drugie to nawet Solidarna Polska. Jak się okazało, że to drugie płucko się nie rozwinęło, to na kolanach przyszedł do prezesa Kaczyńskiego, który go przyjął syna marnotrawnego. I w ogóle istnienie partii Ziobry jest dyskusyjne. Znaczy, ona istnieje na papierze, ale czy ona ma jakichś wyborców i czy ona kogokolwiek reprezentuje? Ma 1-2% wedle badań. Wedle badań tyle. A Partia Republikańska Adama Bielana zero. Więc to nie jest tak, że istnieje jakiś sojusz różnych partii prawicowych. To jest PiS z różnymi twarzami i Ziobro z przyjemnością, myślę, do PiSu wstąpił, tylko Jarosław Kaczyński mu nie pozwolił. Bo prawica jest zdyscyplinowana i pragmatyczna, centrum jest nijakie, a lewica jest niestety ideowa i czysta. A jak jesteś partią ideową i czystą, no to nie możesz... Znaczy, prawica przyjmie każdego z senatu dziewczurkę marnotrawną, jeśli się odpowiednio pokaja. Tak? Tam oni są szaleni, elastyczni. Zwłaszcza Włodzimierz Czarzasty, to jest symbol tej czystości lewicy. Nie, ale Razem na przykład, która miałaby problem z pójściem z Platformą, mimo że Donald Tusk ostatnio zrobił spore kroki tak w lewo, jeśli chodzi o politykę gospodarczą, to już jest ten symbol tej czystości ideowej lewicy. Tak? No, ich wyborcy, ich wyborczynie by im akurat tego pewnie nie wybaczyli i tu mają jakiś interes, żeby razem nie iść. No, no niestety prawica wygrywa na tej swojej takiej elastyczności, na tym, że ich publicyści nie przyjdą do telewizji, nie będą walić w wady rządzącej partii, tylko wręcz przeciwnie, będą ją chwalić, nawet jeśli bardzo ostrożnie, bardzo oszczędnie gospodarują wówczas prawdą, tak? No, a na lewicy, tudzież w centrum, no nie ma aż takiej dyscypliny. Co pewnie jest też jakoś, jeśli chodzi o skuteczność wyborcza, pewnie jest to słabością, no ale z drugiej strony ta siła prawicy jest... Nie jest to coś, co bym jakby...
Tak, sugerowała naśladować. Ja myślę, że to jest coś niesłychanie ważnego, o czym powiedziałaś. Znaczy, że jest, partia powinna mieć umiejętność i grupę, powinna mieć umiejętność przygarniania ludzi, prawda? Ten się nie odpychania, tylko przygarniania. Że ktoś zmienia poglądy, kaja się i tak dalej. Platforma albo ma to w pewnym się o 5% i dalej możemy się z nim dogadać. Natomiast na lewicy, która z różnych powodów jest mi bliska, jest raczej konkurencja o to, kto jest bardziej czysty. I taka skłonność do wyrzucania albo odsuwania, albo na przykład to dotyczy zarówno elektoratu, to znaczy na przykład lewica, część przynajmniej lewicy, ta bardziej radykalna, mówi klasie średniej, która jest jej elektoratem, gdyż tylko ona na nią głosuje, a nie klasa pracująca, że wy naprawdę jesteście uprzywilejowani, zarabiacie za dużo i tak dalej. W zasadzie my nie jesteśmy dla was, tylko jesteśmy dla tej klasy robotniczej, która na nas nie głosuje, gdyż głosuje na prawicę. Której w ogóle nie znamy, ponieważ wszyscy skończyliśmy MISH w Warszawie. O pojęcie jakie tak. Ja też nie. Się, ale ja na przykład skończyłem. Dawno temu, co prawda. No więc i z drugiej strony jest też, jeżeli chodzi o wewnętrzną dyskusję, no to ona też zmierza w stronę takiego, mam wrażenie, na ile ją śledzę w jakimś zakresie niewielkim, egzaminowania ludzi z czystości. I tego, czy przestrzegają wszystkich zasad. Tych zasad jest coraz więcej, prawda, one są coraz bardziej skomplikowane. Czy się poprawnie zachował, czy się poprawnie odezwał, czy nie dyskryminował na jakimś etapie swojego życia, to mi się sprawdza w przeszłość, prawda, pojawiają się oskarżenia, jakieś tak zwane call-outy z przeszłości dotyczące rzeczy czasami sprzed wielu lat. I to są wszystko, to jest wszystko robione. To się nawet nie nazywało sykciarstwo. To jest wszystko robione, nie użyłem tego słowa. Ale tak dalej, to w partii komunistycznej jeszcze dogmatyczno-sekciarstwo. Ja z jednej strony oczywiście to rozumiem, no bo jakoś, ale z drugiej strony to niesłychanie utrudnia prowadzenie elastycznej polityki, która jest z kolei domeną na przykład Jarosława Kaczyńskiego, który potrafił zmieniać poglądy, przyjaźnić się z jednymi, przyjaźnić się z drugimi. Nie przeszkadzało mu to, nie tracił w ten sposób swojej, że tak powiem, tożsamości. A tutaj jest raczej tak, że na przykład tak jak obserwuję lewicę, że nawet, że elektorat nie pozwoliłby, czy właściwie działacze partii Razem wejść na tą listę, niezależnie od tego, co myślą na jedną listę, niezależnie od tego, co myślą posłowie już tej partii. Znaczy, oni mają wyjścia. Nie wiem, czy chcą, czy nie chcą, ale po prostu nie mają wyjścia. I to jest taka trochę sytuacja, która nie ma dobrego rozwiązania, no bo albo... Bo co, jesteś zwolennikiem kompromisu w walce o sprawiedliwość społeczną? Nie można, no jeżeli walczymy o tak wielkie są wartości... Są różne wizje sprawiedliwości społecznej, nie, a poza tym, wyliczające się wzajemnie. A poza tym tam na przykład też była bardzo długa dyskusja dotycząca tego, czy warto wchodzić w ogóle do Sejmu. Czy to nie jest tak, że ta cała polityka jest tak skażona, że i tak demoralizująca, czy jest. W ogóle warto to robić, prawda? Czy lepiej być szlachetnym outsiderem takim, który właśnie walczy czystym. O sprawiedliwość, czystym. Więc to jest taka konkurencja pomiędzy czystością a sukcesem i jest masa zaangażowanych ludzi, którzy są skądinąd szlachetnymi, inteligentnymi osobami bardzo często, prawda? Nie da się tutaj rozmawiać. Ja miałem takie, napisałem u siebie na Facebooku, że parę dni temu, że być może jedna lista, tutaj byłem przeciwnikiem bardzo długo, ale że być może już po prostu nie ma wyjścia i że być może jest przesądzona i że Przemysław Sadura, który opublikował wspólnie z Joachim Siarkowskim badania i taki tekst, potem w gazecie zresztą, że wspólna lista jest dobrym pomysłem. Ja Przemysława Sadurę, socjologa, znam od bardzo dawna, bardzo mu ufam jako badaczowi, o tym napisałem u siebie. Potem reakcja ludzi na lewicy było absolutne odrzucenie. No. Przy czym nie tylko dostało się Sadurze, ale dostało się także mnie, że mam poglądy, które odbiegają od służb. Więc jest takie poczucie, prawda, wewnętrznej dyscypliny,
którą, jeżeli się zna historię Partii Komunistycznej na przykład, albo w ogóle grup lewicowych, czy trockistów, czy jeszcze XIX, czy Polskiej Partii Socjalistycznej na przykład, jeszcze, sięgając jeszcze w dalszą rzecz, no to to jest bardzo znajome wszystko. Oni się tam potwornie kłócili o to, kto jest właśnie bardziej lewicowy. Słynny spór w KPP między mniejszością a większością, Boże. Tak, po jednej było 5 osób, tak, ale w końcu Józef Wissarionowicz rozstrzygnął ten spór na rzecz mniejszości, większość została wymordowana. To jest trudne i teraz z punktu widzenia, jak rozumiem, liderów tych tej partii, czy w ogóle liderów lewicy, no to to jest super trudna sytuacja, no bo oni nie mogą się od tego, jakby tego zignorować tą całą sytuację. Ja tylko chciałem powiedzieć, bo ja tu w trakcie dyskusji jakiejś a propos jednej listy, tam użyłem przykładu węgierskiego, że Węgrzy zrobili jedną listę i skończyło się katastrofą, ale potem zrobiłem rozmowę z Dominikiem Hejem, szefem portalu.hu, który zresztą na kanale polecam Państwu znaleźć. Bardzo ciekawa rozmowa, gdzie on mi wyjaśnił, że się bardzo myliłem, także mogę też powiedzieć, że się myliłem, ale skoro Adam Leszczyński się mylił, to ja też się mogłem mylić, więc się myliłem co do Węgier, że Węgry, absolutnie ten przykład węgierski nie ma zastosowania do jednej listy. Orbanowi pomógł wybuch wojny, nowa faza wojny w Ukrainie. Jeżeli by się okazało, że w październiku Putin zajmuje nie tylko Kijów, ale i Lwów, to PiS ma samodzielną większość, może nawet większość konstytucyjną. Gdyby nie jedna lista na Węgrzech, to pewnie ta opozycja jeszcze większe bęski by dostała. Polecam rozmowę z Dominikiem Hejem. Czy ty, Wojtek, otworzyłeś usta, żeby coś jeszcze dodać, komentarz? Nie. Nie, dobra. Chciałem, tu mamy... Wiem, chciałem o jedną rzecz zapytać, czy ostatnią polityczną, a potem sobie polecimy jeszcze książki. Myślę o dwóch rzeczach. Jeżeli Kasia będzie chciała zrobić wycieczkę jeszcze od jednego tematu, to znaczy, mamy tak, dokument TVN-u o Janie Pawle II. Mamy ten, jak to się nazywało, sondaż obywatelski i używam tych dwóch przykładów, to znaczy dzieje się coś takiego po stronie opozycyjnej, co się nie dzieje, mam wrażenie, po stronie pisowskiej, a mianowicie, że oprócz partii i polityków jest bardzo wiele podmiotów, które jakby przynajmniej, jakby to ująć, wyrzucają tematy polityczne do ogródka. W związku z czym na przykład Platforma sobie może coś planować, ktoś sobie może coś planować, po czym TVN wchodzi cały na biało, puszcza reportaż Franciszkańska 3 i w zasadzie polska scena polityczna się trzęsie wokół tego i dzieją się rzeczy kompletnie nieprzewidziane. Z drugiej strony ten sondaż obywatelski, no ktoś to zrobił, ale kto, co, jak, jakby i jakby organizatorzy tego sondażu obywatelskiego zaczynają współkreować politykę i ja to szczerze mówiąc współczuję tym politykom opozycji, bo może człowiek chce coś planować, po czym mu zaraz jakaś redakcja wyjedzie, po prawej stronie tego nie ma. Tam... Ja im też jest. Też jest, tylko może nie na taką skalę, bo już ustaliliśmy, że prawa strona jest bardziej skonsolidowana, ale ta cicha rywalizacja, o której mówił pan Szacki, między Konfederacją a PiS-em, ona tam już będzie się dygotała, tylko nie będzie to uzewnętrzniane, dopóki prezes Kaczyński nie powie wszystkie siły teraz na Konfę. To jest znakomity przykład, ten, który ty poruszyłeś, bo po stronie opozycyjnej są media, ja przynajmniej jestem tego zdania, że media sprzyjają Platformie, media są jakieś, które sprzyjają pewnie lewicy w jakimś stopniu. Po stronie PiS-u nie ma mediów, tylko jest propaganda. Tym się różni propaganda od mediów, że propaganda jest sterowana przez ośrodek polityczny, a media mają swoje poglądy, swoje interesy autonomiczne względem partii, nawet którym sprzyjają. I to, że Jacek Kurski został zwolniony w zeszłym roku z funkcji prezesa TVP, wynikało z tego, że Jarosław Kaczyński nie chciał mieć autonomicznego ośrodka medialnego, który tutaj podpromuje ziobrystów, tutaj skrytykuje Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński chce mieć pełną kontrolę nad telewizją. Po stronie opozycyjnej nigdy takiej kontroli nie ma i nie będzie. Bardzo dobrze, że nie będzie, ale partie opozycyjne na tym czasami politycznie tracą. No dobra. To słuchajcie, rekomendacje książkowe. Zacznę od pani Wężyk.
Ja pokazuję, a ty mówisz, co ja pokazuję. To jest Maggie Shipstead, Wielki Krąg. Ja czytam książki zawodowo, co ma swoje plusy, na przykład je dostaję, ale ma też minusy, bo zazwyczaj czytam non-fiction i już teraz pierwsze, co robię, to zaglądam, ile procent ma przypisy i na tym etapie już im więcej, tym lepiej, bo mnie jest do czytania. A to jest powieść, którą przeczytałam z prawdziwą przyjemnością. To jest jakieś 700 stron, to mi zajęło dwa wieczory. 750. Takie 750, dwa dłuższe. Wiem, że zarywanie nocy nad książką to jest straszny banał, ale naprawdę czytałam ją, aż mi się oczy zamknęły, po prostu z takiego bardzo pierwotnego czytelniczego powodu, bo chciałam wiedzieć, co dalej. O czym to? To jest opowieść o dwóch kobietach. Pierwsza jest pilotką z początku XX wieku, tam mamy dorastanie w Montanie, mamy te pierwsze papierowe samolociki niemalże, które ona zaczyna oblatywać, mamy prohibicję, aż dochodzimy do momentu, kiedy ona postanawia w latach 50. oblecieć glob, właśnie zamknąć ten krąg, tylko tak, żeby oba bieguny zaliczyć. I znika w międzyczasie, to na samym początku, więc to nie jest żaden spoiler. Oraz aktorki, która grają w filmie, dziewczyny, która miała dużą karierę, ale zrobiła coś głupiego i potem grają w filmie, więc to jest taka bardzo mięsista powieść, taka czysta, czytelnicza radość. Jak ktoś chce sobie przypomnieć, jak to było przyjemnie takie duże cegły czytać, to ją właśnie bardzo polecam. Pięknie. I udowodnimy, że Korzenka Węży czyta również po angielsku. Oczywiście, jestem snobką, więc czytam po angielsku. Tak naprawdę ona jest po polsku, tylko... Jest po polsku, jest tak? Po polsku, wydana tylko chyba parę lat temu. Ja mam podcast, który od razu zareklamuję. Nazywa się Herstory Wysokich Obcasów. Co poniedziałek o 16 wchodzi nowy odcinek. No i właśnie Kleopatra na podstawie tej książki zrobiłam na aż dwa, bo ta biografia jest fascynująca. Stacey Shiff, ona chyba Pulitzera dostała, ona też napisała biografię Wery Nabokowej, historię Czarownic w Salem, czyli ma dość szeroki rozrzut historyczny. No i tutaj Kleopatra to się pewnie w większości z nas kojarzy z Liz Taylor, wyskakującą w pełnym makijażu z tego dywanu na takich sandałkach na szpilce. Jestem pod wrażeniem, że pani to oglądała, bo to już jest tak archaiczny film, że... Nie, to nawet obejrzałam, naprawdę, na dwa razy mniej więcej, bo to trwa 4 godziny, jest tak, naprawdę No, no długie, taka długie, wielka hollywoodzka tak. Produkcja z lat 50. minionego wieku. Tak, jak ta Kleopatra wjeżdża do tego Rzymu, to otwarcie olimpiady wygląda bardziej skromnie niż to. W każdym razie, no Shiff... Nie ma za wiele źródeł o Kleopatrze, do tego pisali jej wrogowie rzymscy historycy, a ona zeskrobuje tą warstwę tych mitów, które narosły o Kleopatrze. Ale pokreślone. No ja zawsze rozmawiam z książkami w ten sposób, tak? I pokazuje portret właściwie polityczki i władczyni, a nie tej uwodzicielki, jaką opinię ma Kleopatra w historii, w literaturze i w popkulturze. Wrzucamy tytuły tam przy opisie odcinka, to wrzucimy polskie wydanie. Profesorze Leszczyński, poproszę. Ja tylko jedną książkę. Tak, to jest ciekawe, już była tutaj, ale słuchaj, ta książka jest wszędzie wokół mnie, bo tutaj redaktor Kujś polecał, moja osobista małżonka ją czyta i teraz profesor Leszczyński, więc mówię. Więc ja bardzo lubię książki, które idą wbrew temu, co się do tej pory mówiło, prawda? Czy pokazują nam historię od innej strony. I to jest właśnie taka książka napisana przez dziennikarkę, bardzo sprawnie zrobiona. Książka o tym, ponieważ zwykle w historii mówiło się o tym, że chrześcijaństwo ocaliło dziedzictwo średniowiecznych tak, czasów. Tak się uczyłem. To wszystkie starożytne teksty, prawda? Arystotelesa, Platona, wszystkie fundamentalne dla kultury europejskiej teksty, że one zostały ocalone przez średniowiecze. To jest książka napisana na odwrót, to znaczy, że ona została, że te teksty zostały zniszczone albo były niszczone przez wczesnych chrześcijan, zwłaszcza w okresie, w którym chrześcijaństwo zdobyło władzę, czy stało się religią panującą w starożytnym Rzymie, czyli powiedzmy w późnej starożytności i wczesnym średniowieczu. No i że to, co jednak się zachowało i to, co zachowano, było strasznie selektywne, że zachowywano rzeczy, które pasowały doktrynalnie, a jeżeli inne się nie zachowały, to zachowały się dzięki Arabom, zachowały się przez przypadek, że one były cenzurowane, niszczone świadomie, często też były niszczone, te teksty starożytne. Więc to jest bardzo ciekawa książka. Ona jest oczywiście jednostronna i warto o tym wiedzieć, ale to nie jest nic złego. Książki jednostronne też można czytać i może są nawet przez to ciekawsze. Wojtek Szafki, podaj mi, ja będę pokazywał jak ta paprotka, a ty będziesz mówił... nieźle. To jest książka, której jeszcze nie przeczytałem, ale wyrobiłem sobie na jej temat zdanie, bo dość sporo fragmentów jej przeczytałem. I to jest książka o historii polskiego rapu i Warszawy zarazem lat 90. Więc jeśli ktoś lubi takie wycieczki sentymentalne w przeszłość nie tak dawno i w czasy młodości, przynajmniej mojej, to
polecam. To jest bardzo dobrze napisane z tych fragmentów, które przynajmniej przeczytałem. Są wstawki zarówno historyczne, jak i takie dokumentujące tamtą rzeczywistość i narodziny tego gatunku, który bardzo wówczas lubiłem. Które nazwiska kapele? Na czym się wychowywałeś? No, 3H, Mystic Molesta, późniejszy Molesta, później Włojusz, Zip Squad, no dużo, dużo zespołów promowanych jeszcze w Kolor Szoku w zamierzchłych czasach. I jest to również historia Warszawy tamtych czasów. I to, jest, to jest starość. To klasyk, ale źródło historyczne. I to jest druga wycieczka w przeszłość, do której zachęcam. To jest książka, zbiór wywiadów Moniki Olejnik i Agnieszki Kublik, publikowany w Gazecie Wyborczej w pierwszej połowie lat 2000. I do takich książek czasem warto wracać po latach. Ja teraz do niej wróciłem. To pokazuje, jaką rewolucję przeżyliśmy, jaka rewolucja w zasadzie się zadziałała za naszego życia, ponieważ niewyobrażalne jest teraz na przykład zrobienie wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim i Donaldem Tuskiem w Gazecie Wyborczej, a tu jest wywiad z Lechem Kaczyńskim i Donaldem Tuskiem na parę dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w 2005 roku w Gazecie Wyborczej, gdzie obaj panowie przyjaźnie sobie dogryzają. Są też wywiady tutaj z Jarosławem Kaczyńskim, więc naprawdę warto zobaczyć, jak wiele się zmieniło przez ten w sumie krótki czas. A to mi przypomniałeś, słuchaj, jak pracowałem w latach 90. w polityce, nikt mi w to nie uwierzy, poza ludźmi, którzy byli wtedy na sali, że polityka robiła takie, redakcja polityki, takie spotkania off the record z różnymi politykami. No i tam był Aleksander Kwaśniewski, chyba był Donald Tusk, to nie jest nic nadzwyczajnego. Ale byłem, zaświadczam, pamiętam, na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim, który siedział w największej sali, jeszcze wtedy to było w starym budynku polityki, siedział Jarosław Kaczyński. Oczywiście nie było tam pełnej zgody, bo wiadomo było, że polityka nie lubi Kaczyńskiego, Kaczyński nie przepada za polityką, ale rozmowy ciekawe, bardzo frapujące. My tak sobie myślę, z dzisiejszej perspektywy, wiesz, Jarosław Kaczyński siedzący w redakcji polityki i gaworzący o polityce, strategiach, etc. Było? Potwór polaryzacji, pożar, takie sytuacje. Zwróćcie uwagę, że w Stanach Donald Trump udzielał wywiadu, czy Washington Post, czy udzielał wywiadu w New York Timesowi, więc to nie jest tak, że to jest niewyobrażalne, prawda? Kiedy nawet chociaż nie lubił ani jednego, ani drugiego. Ale jeszcze bardziej nie lubił, jak o nim nie pisały. Tak, tak, tak. Chciałeś jeszcze dodać? Tak, ale to stara strasznie historia z Gazety Wyborczej, jak słyszałem, jak jeden z dziennikarzy, jeszcze z weteran podziemia, dzwonił do Jarosława Kaczyńskiego i mówił: Jarek, nie chrzań. Więc ja, ponieważ nie przyniosłem, usprawiedliwię się, tak, książki, bo nie do końca zrozumiałem, o co chodzi, to zareklamuję, ale w nawiązaniu do tego, czym przed momentem rozmawialiśmy, zareklamuję mój kanał Dudego Historii, gdzie opowiadam głównie o latach 90. i zareklamuję nie tym razem konkretny program, tylko w wielu tych programach pojawiają się migawki z sali Sejmu z lat 90. W różnych dramatycznych sytuacjach, na przykład afera Olina, gdzie tam Andrzej Milczanowski oskarża urzędującego premiera o szpiegostwo i, co ciekawe, głosy internautów komentujących te moje odcinki. Co to za Sejm? Tam taka kultura, tam taka cisza, taki spokój, ja dzisiaj niewyobrażalny. I to jest właśnie ta rewolucja, którą przeszliśmy. To znaczy dzisiaj, kiedyś było coś takiego, proszę nie używać języka nieparlamentarnego. Ale dzisiaj byśmy tego już nie użyli, to jest anachronizm. Proszę nie używać języka parlamentarnego. Dokładnie. To jest błędne. Ale u nas się jeszcze w Sejmie nie biją, no tak jak... Tak, to jeszcze przed nami, bili się swego czasu pod Sejmem pijani posłowie samoobrony, ale w Sejmie jeszcze nie, ale już parę takich rękoczy, już takie były takie historie z przepychankami. Czyli tak. Zbliżamy się do tego. Na YouTubie tu jako historii, twój podcast? Się nazywa Herstory Wysokich Obcasów, jest też na YouTubie, ale głównie na Spotify. Dobrze, Polityka Insight też... Podcast Na Słuch. Tak. OKO.press, oczywiście. OKO.press, prawda. Proszę, jacy tutaj wspaniali goście. Dziękuję wam serdecznie. Nagrywaliśmy w Pinup Studio na Nowogrodzkiej. Dziękuję za wspieranie programu, kanału na zrzutce.pl, dzięki czemu te programy tak ładnie powstają. Subskrybujcie kanał, to wtedy będziecie mieli informacje na bieżąco o nowych odcinkach, bo oprócz drugiego śniadania Mellera też w formie nieregularnej robię rozmowy jeden na jeden. Jak wspomniałem na przykład dzisiaj z Dominikiem Hejem, polecam serdecznie o podobieństwach i różnicach sytuacji w Polsce i na Węgrzech. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję. Dobrego.
Okay.